W tej części pokażemy w jaki sposób zwymiarować obliczoną obudowę w programie HagerCAD. Można to zrobić automatycznie, bądź manualnie. Aby zrobić to automatycznie wybieramy narzędzia, automatyczne wymiarowanie. Wymiary zostały dodane do obudowy. Aby dokładnie je zobaczyć wybieramy widok, powiększenie 100%, aby mieć całościowe spojrzenie na dodane wymiary i obudowę. Aby dodać wymiary konkretnych elementów wybieramy zakładkę narzędzia Wymiarowanie. W tym przykładzie dodamy wymiar między wyłącznikiem różnicowo a górą rozdzielnicy. Klikamy w górę wyłącznika. Pojawia się okno. Wskazujemy w nim element, do którego chcemy dodać wymiar i zatwierdzamy. Następnie klikamy w górę obudowy i umieszczamy wymiar w wybranym miejscu. Wymiar zostaje dodany